Subskrybuj Kittens i zacznij niekończącą się zabawę. Dzień doberek, świecie. Nadeszła już pora na poranną sesję jogi. Namaste. Oj! Jak mam poprowadzić zajęcia tak rozczochrana? Musisz mnie uczesać. Ślicznie proszę. O, cześć, moja kochana psinko. Nawet nie zwróciła na to uwagi. O, Nila, później się pobawimy. Muszę iść. Proszę, masz smakołyk. Do zobaczenia. Cześć, Nila. Co u ciebie? Wiesz, siano. Widzę. Wyglądasz, jakbyś miała ptasie gniazdo na głowie. Mój człowiek mnie nie czesze. Musisz ją trochę przycisnąć. Co? No wiesz, nalegać. Wreszcie w domu. Dobranoc, Nila. Ja idę spać. Cóż, z takimi kołtunami nie będę mogła poprowadzić jutro zajęć jogi. Dziewczyny, mam spory kłopot. Tak, to niestety widać. Zaradzimy temu jutro. Wyślę ci playlistę relaksacyjnych utworów. Dzięki. Spotkajmy się jutro na promenadzie. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Witpec, witpec, baw się tak jak witpec. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love witpec! Dzień kołtuna. To jakieś szaleństwo. Jak ja mam niby w tym bałaganie znaleźć suszarkę, której potrzebuje wujek? Ale przynajmniej wiem, czemu sam jej nie szuka. Nie do wiary! Cześć, panienki! Jak wam idzie? Nie ma mowy, że w tej plątaninie znajdę tę czerwoną suszarkę! Bez obaw! I tak już była stara. Miała już ze 2 lata! Zaraz zamówię nową, a ty możesz wyrzucić to wszystko do śmieci! Mam to wyrzucić? Pomożesz mi to uporządkować? Kiara? Dobra, zaczniemy od tego kabla. Na pewno nie jest aż tak źle. Dokładnie, wystarczy odrobina odżywki. Dobrze, tylko nie śmiejcie się. Przestańcie, wszyscy będą się na mnie gapić. Oj, Nila, ale kto ci to zrobił? Mogę dotknąć? Dotknąć? Oszalałaś? Aj, co? Nie, no i ja... Weźcie, przestańcie, obiecałyście mi pomóc, a nie się tak nabijać. Sorki, Nila, pomożemy, spokojna twoja. Rozczochrana! Skoro nie chcecie mi pomóc, to idę do domu. Czekaj, nie idź, nie martw się. Wszystko da się rozczesać z moją naturalną odżywką z awokado. Jesteś tego pewna? I to jak? Nie tylko rozczesałem te kołtony, ale twoje włosy zabiorą przy tym blask. Mówi, że nie tylko rozczesamy te kołtuny, ale twoje włosy nabiorą przy tym blasku. Gotowa! Musisz ją podtrzymać 30 minut. Co? Nie, nie musisz, nie, nie. Dziękować. Dłużej już tego nie zniosę. To wcale nie działa. Zdejmijcie mi to z głowy. Tak jakby to obrzydliwe. Utknęłam, utknęłam. Nie. Było blisko. Myślicie, że z ogoloną głową będzie mi ładnie? Musi dać się coś zrobić. Tak, już wiem. Nic nie oprze się moim grabkom. Powoli, lekko, lekko. Auć, 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 auć. Najważniejsze jest pełne skupienie, czyli nie tracić cierpliwości i nie rozpraszać się. I już prawie skończyłam. Nareszcie, nowa suszarka, którą zamówiłem. Ma ciąg niczym odrzutowiec. Ale dmucha! I już, mam to! Patrzcie, znalazłem swoją czerwoną suszarkę. Chyba niepotrzebnie kupowałem nową. Wracamy do odplątywania.
Zobacz, Nila! Skopiowałyśmy twoje loki! A! Pominęłyśmy awokado! I cytrynkę! Chodź, musimy jak najszybciej naprawić z nimi te stylówki! Dziewczyny, jesteście cudownymi fankami, ale nie róbcie sobie tego. To była wielka fryzjerska katastrofa. Myślałyśmy, że to nowa stylówka! Wyglądasz cudownie! Ładnemu to we wszystkim ładnie, ale ona ma rację. Oj, Luna, czeka nas ostre rozczesywanie po powrocie do domu. No, to koniec. Żegnajcie piękne włosy po tylu latach. Będę za wami tęsknić. Na pewno nie chcesz poczekać, aż odżywka się wchłonie? Nie, Juliet. Nie martw się. Na pewno szukają łysej instruktorki jogi w kołdunach. Poddaję się. Zaczekaj! Może Fabio coś poradzi? Pamiętam, że kupił nowy szampon na rozczesywanie. No chodź, Nila! On na pewno coś wymyśli. O, mamciu! Jaka katastrofa! Musimy rozczesać tę szopę. A ty czym się zajmujesz? Rozplątywaniem tych kabli. Pomożecie? Pomożemy! Zrobimy ci stylówkę idealną do medytacji. Zacznijmy od naturalnej odżywki. Tak pozbędziemy się kołtunów. Wszystko certyfikowane. Yoga style. Pięknie! To już koniec z kołtunami. Nila, wyglądasz tak przepięknie! Przepraszam was za to, że straciłam cierpliwość. Wiem, że chciałyście mi pomóc. A skoro to fryzura do ćwiczenia psiej jogi, zrobię wam teraz zajęcia na odprężenie. Ale świetny pomysł! Tak! Juhu! I love it best! Zobaczcie! Mój człowiek kupił sobie prostownicę! Muszę ją wypróbować! Jak to wyłączyć? Na szczęście miała słabą baterię! Ale jazda, Gwen! Nie zapomnijcie, że jutro się spotykamy, więc się odpicujcie, dziewczyny! Żadna ilość emotek nie jest w stanie wyrazić, jak strasznie się cieszę, że wreszcie was poznam! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Witbez, zaw się tak jak Witbez. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love Witbez! Klub Witbez. I szczypa tamtego. Ale ekstraśny slime. O nie. Nie. No i co teraz? Dramat! Znowu się spóźnię. Już jestem, wujku! Dotarłam! Cześć, wujku Fabio! Sorki, potknęłam się i... Nie szkodzi. Najważniejsze, że moja ulubiona siostrzenica przyszła mi dzisiaj pomóc w salonie. Moja jedyna siostrzenica! O, serio? I lecimy! Super skok! Jestem pierwsza! Hej! Cześć, Taylor! Jestem Gwen! Piękny fryz! O, dzięki! Jesteś bardzo miła! Hej! Już do was lecę! Miałam mały problem ze złapaniem Neta! Może teraz zamiast Lady Gigi będziemy ci mówić Lady Wifi? Witajcie, moje piękne! Mój człowiek spalił babeczki, ale chyba możemy je nadal zjeść! Dzięki! Bardzo dobre! Tak? To świetnie! No nareszcie! Tak strasznie chciałam was poznać w realu! Dodałam już jajko przepiórki, płyn do mycia naczyń, dwie paróweczki. Według przepisu z książki, ten szampon powinien zmyć wszystko. Wielki dramat! Dokładnie tak powiedziała. Wow!
pójście na tę grzywkę. Te pasemka. A? Muszę poznać jej fryzjera. No muszę. Wyszła tymi drzwiami. Co? Musi być jakieś inne wejście. Chodźcie. Tu niczego nie ma. Jakieś naczynia. I trochę starych sprzętów fryzjerskich. Nie ma tu nic ciekawego. Taylor, nic ci nie jest? To mega wypas. Chodź do mnie. Juliet. Taylor. Alexia. Lady Gigi. Gwen. Hej! Cześć! Co? Ale masz stylową czapkę! Cześć, tak, jest ładna, ale ma się nijak do twojej fryzury. Ha, dziękuję, uczesam je... To tajemnica! Wiesz, nasze włosy układa przyjaciel. Jaki? Przesympatyczny! I najlepszy, jakiego mogłyśmy mieć! Gdybyś ty tylko wiedziała, jaki on ma dryg do grzebienia! Jest niepowtarzalny! Spójrz, jak nas urządził! Was? Nas! To moje przyjaciółki! Chodź, to cię przedstawię! To jest Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi i... no, jeszcze ja, czyli Gwen. Ja jestem Nila. Coś nie tak? Miałam dziś rano mały wypadek z włosami. No co ty? Mnie dzisiaj o mało nie wyprasowała szalona prostownica. Jesteś taka ładna, że nie musisz martwić się o fryzurę. No już, pokaż co tam masz. Stój! To jakiś koszmar. Co mam teraz zrobić? Przecież nie masz się tu czego wstydzić. Jesteś wyjątkowo miłą psiną. Twój wygląd się nie liczy. Ale myślę, że i tak wiem, jak to odratować. Czy to jest bezpieczne? Tak, całkowicie. Nie martw się tym. Nie jestem taka pewna. Ale ekstra! Tak! Wow! Macie tutaj wszystko! Stanowiska fryzjerskie, myjki fryzjerskie, poczekalnie. A to jest brokatnica! Cześć! Jestem Fabia. Coś szybko wróciłaś, Gwen. Mamy mały problem. A tym... to lepiej niech się zajmie mój wujek. Fabio! No, no. A co my tutaj mamy? Ja miałam mały wypadek z... slajmem. Nic nowego, złotko. Nie takie rzeczy się we włosach widziało. Sos spaghetti, gumę i czekoladki. Raz nawet musieliśmy rozdzielać dwa sklejone ze sobą pieski. I odeszły szczęśliwe. Każdy w swoją stronę. Zapraszam na fotel, a zobaczysz, co potrafię. Nie bój się. Fabio jest geniuszem. Friend style. Hej, spójrzcie, jak Fabio wystylizował naszą nową przyjaciółkę Nilę. Nila, wyglądasz cudownie. Witaj w naszej paczce. Ten włos to stos. A my jesteśmy Witbez. I love Witbez. To przepiękny obrazek, Alexio. Ale nikt nie przyszedł. Już nawet Trwała jest modniejsza niż ja. Dzisiaj kończę ze sztuką. Musimy ją pocieszyć. To chyba nie najlepsza chwila na sesję fotograficzną. Zobaczycie, zamienimy tę wystawę w wielki sukces. Cześć, jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Witbez, zawsze tak jak Witbez. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni.
porażką. O, spójrzmy. Ale świetnie! Moja wystawa nazbierała ponad 200 lajków na Instapsiamie. Jestem gwiazdą! Łef, łef. Nie przesadzamy z tymi lajkami? Bez obaw. Chcemy ją tylko podnieść na duchu. Spójrz, piszę coś. Dziękuję, moi fani. Od razu widać, że macie znakomity gust. Chyba zadziałało. Aha. Na pewno ucieszy was moja nadchodząca nowa kolekcja obrazów. O nie! I co teraz zrobimy? A nic. Na pewno bardzo szybko o tym zapomni. Co za relaks! Muzyka klasyczna to masaż dla uszu. A Bob masuje na całego. Zobacz, jak wyginam śmiało ciało. Odjazd, co? Chodź, Kiara, tańczymy! A? Tak lepiej. Zgłodniałam. Cicho, póki mam inspirację. Muszę mieć wszystko zaraz gotowe na kolejną wystawę. Uf, łapka mi już zdrętwiała. Prawie skończyłam. Nie ruszaj się! Znów to samo! Nikt nie chce moich obrazów! To porażka! Już przenigdy nie dotknę pędzla! Co teraz? Niech pomyślę! Nie, nie, nie! Dość na dziś twoich pomysłów! A to co? Wow! Jaki cudowny pędzelek! O! Jest i liścik! Wyjątkowy prezent dla ciebie, pędzelek z twoim imieniem i dedykacją od nas. Od twoich przyjaciółek, żebyś nie zapomniała, że twoje obrazy wypełniają nasz świat tysiącem kolorów. O, moje kolory już nic nie są warte! O nie! O, odesłała pędzelek z powrotem! Co teraz? Ha? Tego nie wiem, ale śpieszmy się! Aleksja sprzedaje swoje obrazy. Wystawiła je na z apki do łapki. Sprawa jest poważna. Musimy ją powstrzymać. Chwila, wpadłam na pomysł. Zaraz odkupię wszystkie jej malunki. Oszalałaś? Ale to nie są tanie rzeczy. Zobaczmy. Cześć, Aleksja. Chciałabym kupić twoje obrazy. Spotkajmy się. A teraz chodźmy do Fabia. Ta nazywa się węgorz. Czadowo! W dziesiątkę! A to jest demi-plie. Na tyle to wyglądało, ale dostaniesz bonusa zachęci. Fabio, jesteśmy! Ale z tej klientki spóźnialska! No gdzie się podziewa ta psina? O! Cześć, Aleksja. Spójrz na mnie. Chodząca inspiracja. Nie! Nigdy już nic nie namaluję! Tylko popatrz na moje piękne włosy! Zostawcie mnie! Nie! Dużo piękna! Nie chcę już malować! Jeżeli kochasz sztukę, nie przestawaj malować! Nieważne, co myślą inni. To prawda! Macie rację! Ale pozbyłam się swoich przyborów! No to użyj tego, najlepszego pędzelka. Od najlepszych przyjaciółek! Nie ruszajcie się! I już! Jest śliczny! Ale z tobą ciut gorzej. Ach, bez obaw! Fabio zaraz to naprawi! Cześć, Fabio! Potrzebuję cię! O, co za katastrofa! Siadaj! Cześć! Ty pewnie jesteś Aleksja, ta artystka!
Tak, a ty to kto? Mam na imię Kiara i marzy mi się kariera aktorki. To nasza psinka. Codziennie ćwiczymy na niej nowe fryzury, ale teraz zajmiemy się tobą. I jeszcze szczypta magii. Wyglądasz przecudnie! Uf! Wiem, co zrobić z twoimi obrazami. Wyszłyśmy świetnie! Uf, uf. Uwielbiam go, Aleksio! Ta wystawa to będzie baja! Ludzie będą pchać się drzwiami i oknami! Rewelacja! Brakuje jednej rzeczy... Jakiej? Muzyki! Czadzior! I love it best! Ja nie śpię. Znaczy już nie. Pilna wiadomość! Taylor chce się spotkać najszybciej, jak się da. Szybko! Ja nie śpię. Ty sama śpisz. Wszystkie, bo właśnie zgłosiłam nas do największego konkursu tanecznego w historii! Roztańczonych zwierzaków! No! Że jak? Nie interesuje mnie zbytnio taniec. Mnie też nie, poważnie mam 4 lewe łapki. Ale roztańczone zwierzaki to nie taki zwyczajny konkurs. Słuchajcie, to najważniejsze zawody taneczne na świecie. No tylko, że wiesz. My nie chcemy brać w nim udziału. Przy konkursach lubisz ciuteczek... rywalizować. I troszkę... musisz zawsze wygrywać. Dokładnie. I to bardzo męczące. Tak, i do tego strasznie stresujące. Wcale nie skupiam się na wygranej. Znaczy, czasami to tak, ale nie dzisiaj. Chcę się dobrze bawić z moimi przyjaciółkami. Nie musimy wcale wygrać. Proszę, proszę, proszę! Zgoda. 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 Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Witpes, witpes, baw się tak jak witpes. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love witpes! Roztańczone zwierzaki. Słuchaj, brachu, więc tak. Gdy włosom twoim znowu życie jakoś brak, do fryzjera pędź. Tak, na mój znak. Mamy żele, szczotki i grzebienie. U nas będzie ci jak w niebie. Czy jest sens pytać, co robisz? Rapuję. Mam plan, jak przyciągnąć klientów rapowaną reklamą. Rap jest passé. Lepiej zmontować filmik z fajną muzyką i zdjęciami naszego salonu. Mogę coś wymyślić. Nie, kotku. Mój styl wręcz powala, nastraja, wychwala i w pełni wypala. Tak, wypala mi uszy. A zatem każde z nas nagra reklamę, a najlepsza wygra. Tak, znakomicie. Brawo, idziemy w dobrym kierunku. A? Tylko tak dalej i wygrana nasza? Tego się obawiałam. Taylor, mówiłaś nam, że nie zależy ci na wygranej. Poza tym, ta muzyka mnie nie motywuje. A na domiar złego bardzo się męczymy. Tak, tak, to prawda, że najważniejsze to dobrze się bawić we wspólnym gronie. Ale możecie to zatańczyć od nowa? Tak bardzo podoba mi się, jak tańczycie. Tylko z małą zmianą. Juliet i Gwen, bardziej się zgrajcie. A Nila, więcej energii. Lady Gigi i Aleksia musicie trochę nadgonić. Ale to nieważne. Trochę ćwiczonek i może dostaniemy brąz. Albo srebro. Grundrze na podium. To katastrofa! Znaczy, świetnie się bawimy. Gibiemy łapkami z przyjaciółkami. To pora na 5 minut przerwy. Ach, wreszcie. Koniec przerwy! Biegusiem, już, już! O, ale ciężko trenują. Fakt. Na pewno im się opłaci. Tak. Salon Fabia. Czysta magia. Piękny i szykowny, a do tego modny. A tutaj suszarki. Mycie i strzyżenie. Najlepsze farby i lakiery do włosów. Tak, lakiery i inne bajery. Z tobą to nic się nie da zrobić na poważnie. Nie ściemniaj. Potrzebny nam bezstronny sędzia. Kiara, kto się lepiej spisał? Tak, Kiara, powiedz, komu należy się tiara?
Jeśli srebro zdobyć chcemy, jeszcze kawał przebiegniemy. Taylor, posłuchaj mnie, Taylor! O co chodzi? Ta muzyka mnie nie motywuje. Wcale nie umiem się przy niej skupić. Lewa, prawa... Tempo, dziewczyny! Nie ma czasu do stracenia! Raz, raz, raz! Uciekajmy, dziewczyny, póki nie patrzy! Szybko! Dobrze, chyba ją zgubiłyśmy. Wreszcie, znalazłam was! Dlaczego leniuchujecie? Czeka nas trening! Dalej, kochane! Ja w was wierzę! To przestało być przyjemne. Może schowajmy się gdzieś, aż trochę zapomni o konkursie? Masz rację! Do domu Gwen, biegusiem! Dobry wieczór wszystkim! Fabio i Fabia przedstawiają nowy salon fryzjerski! Wujku, wyszło nie najgorzej! Tak, to ujęcie jest wręcz boskie! Wspólnie czynimy nasz piękny salon większym! I zabawniejszym! Chyba znaleźliśmy najlepsze reklamowe rozwiązanie! Co na to powiesz, Kiaro? Tak! Uwielbiam się ścigać! Czad! Hej, myślałam, że dziewczyny są ze mną! Chyba zostałam tu sama! Może przesadziłam z ćwiczeniami? Możliwe. Chyba mój głód zwycięstwa wszystko popsuł. Muszę z nimi porozmawiać. Dłużej nie mogę. Ciszej. Dziewczyny, jesteście tam? Ja nadal mam w uszach jej wrzaski. To tak jak ja. Wszystkie je usłyszymy, bo tu przyszła. To ona, to ona. Hej, schowałyście się gdzieś tu? Nie, chyba nie ma was w domu. A przynajmniej na to by wyglądało. A szkoda, bo chciałam je przeprosić. Wiem, że bardzo mocno przesadziłam z tym całym wygrywaniem. Żądza wygranej mnie otumaniła i zapomniałam, że to przyjaźń jest dużo ważniejsza. Szkoda, że nie wiedzą, jak bardzo je kocham. Może później się spotkamy. A co, jak mi jednak nie wybaczyły? Będę bardzo samotną uczestniczką. Mamy konkurs do wygrania. Albo raczej do wzięcia w nim udziału. Jesteście! Przyjaźnimy się. Tylko ty na całym świecie tak bardzo w nas wierzysz. Idziemy na zawody wygrać nasze zasłużone drugie miejsce. W końcu jesteśmy VIP-pers. Brakuje nam już tylko jednego. Cześć, Fabio! Jesteśmy! Mam idealną stylówkę. Fabia, gotowa? Będziesz mi potrzebna. Gotowa! Cudowne! Ale wam superancko idzie! Na pewno dzisiaj wygramy! Taylor! I love it best! Cześć wam! Już prawie skończyłam prezent dla Juliet. Zaraz wam pokażę. Niczego nie widzimy, Aleksio. Podoba się? Ma tytuł... Urodzinowa noc w Glam City. Co myślicie? Jest piękny. Ja też już mam dla Juliet prezent. Napisałam piosenkę. Tylko utknęłam na jednym wersie. Co się rymuje ze słowem maneki? Ja przygotowałam odprężającą sesję jogi dla jubilatki. Słuchajcie, kochane. Mamy plażową imprezę urodzinową za godzinę. Rozesłałam zaproszenia i mamy już 40 potwierdzeń. Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP-pers, VIP-pers, baw się tak jak VIP-pers. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love VIP-pers! Wreszcie! Przyszedł Tox! Impreza urodzinowa! Muriel. Muriel? Jaka Muriel? Piekarnia wysłała mi zły tort! To okropne! Jak ruszasz głową i nie mrugasz, to prawie nie da się zauważyć. Tylko kręci się w głowie. Nie mogę świętować swoich urodzin, jedząc cudzy tort!
Raz poznałam psinę, której się to przytrafiło. Też dostała zły tort. Następnego dnia poszła do fryzjera i niechcący zrobili jej trwałą ondulację i musiała tak chodzić przez 3 miesiące. To jest klątwa pomylonego tortu! Wejdziemy przez psie drzwiczki i sprawdzimy wszystkie torty, niezauważone. Chodźmy! Tak! Właśnie! To przełożymy tutaj, to wciśniemy tam, przekręcimy i... Powinniśmy wezwać fachowca. Kochana, nie po... Trzeba! Ja jestem fachowcem! No, od włosów, ale może... Gotów! Wypróbujmy ją! Kiara, chcesz? A może najpierw zrobimy test nie na głowie? Tak, to jest świetny pomysł. Ten ręcznik wciąż w pełni nie wysechł po kąpieli Kiary. Już! Wysuszony w 3 sekundy. Mówiłem, że jestem geniuszem, tak? Kto by pomyślał, że wydali już wszystkie torty? Nigdy nie znajdziemy mojego na czas! Żegnajcie, lśniące loki! Witaj, ondulacjo! No już, nie możemy się poddawać. Jakoś musimy znaleźć tort przed przyjęciem. Mamy jeszcze czas. To się skończy katastrofą! Co ty, damy radę! No bo niby ile osób może mieć dzisiaj wyprawiane urodziny w Glam City? Nie, za dużo? Musimy się rozdzielić i wszędzie sprawdzić. Na bank go znajdziemy, albo nie jesteśmy VIP Pet. Do dzieła! Lećmy po ten tort! Tylko na jednej ulicy naliczyłam 30 urodzin. Złożyłam życzenia Biuriel, Giuriel i Giuriel. Nie martw się tym, Juliet. Na pewno coś wymyślimy. Chyba wpadłam na pomysł, co z tym zrobić. Wysyłam wam współrzędne. Tak! Oto mój plan. Skoro nie znalazłyśmy twojego tortu, naprawimy ten, co mamy. Wow, ale świetny pomysł. Mam wszystko, czego nam potrzeba. Muszę to naprawić, nim wróci wujek. Rewelacja! O, już tu jest! Nazwałem tę technikę Fabio, styczna myjka. Wujku, masz mokre włosy. O! Naprawię to tą maszynką. Wujku, może lepiej... Samodzielnie naprawiłem tę maszynę i sam ją wypróbuję. Mały podmuch dla głowy, lecz wielki huragan dla salonu. Zadziałaj! Więc? Świetnie! Zadziałało! To oczywiste! Teraz zajmę się usterkami kanalizacyjnymi. Jestem mistrzem! Mistrzem! Mało brakowało! I gotowe! Jest zjadliwie. O nie! Przyjęcie zaraz się zacznie. Nie możemy pokazać się umazane lukrem. Szybko! Wpadniemy do salonu Fabia, a tort wyślemy priorytetem przez kuriera. Jest! Tak! Wszaki VIP Pet się nie poddają! No już, Juliet, wskakuj! Wiecie, bardzo wam za to dziękuję, ale Fabio nie zdąży nas wszystkich uczesać. My się tylko myjemy, Juliet. Dziś masz urodziny i dlatego skupimy się na tobie. Ale... Tak, tak, tak. Wszystkie się kochamy i rządzimy na dzielnie. Nie ma czasu. Wskakujemy. Fabio, potrzebujecie. No widzę. Przepiękna stylówka. A teraz tort. O nie. Popsuł się w transporcie. Spójrzcie na tort i na swoje miny. Ale czemu się śmiejesz? To tragedia. Masz popsute urodziny. Co?
To były moje najlepsze urodziny. Cały dzień spędziłam z przyjaciółkami. Chodźcie, dziewczyny, pobawimy się. Prawie zapomniałam, mam dla ciebie obrazek. O, a ja mam dla ciebie specjalną lekcję jogi. A ja napisałam piosenkę. Ogromnie wam dziękuję, tylko już żadnych tortów. I love it best! No witaj, Dzionku! Zapowiadasz się wspaniale! Hej, Wippec! Dzień dobry! Gotowe na muzyczny festiwal? Na tańce! Tirlidity! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur! Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody! Wippec, Wippec, baw się tak jak Wippec! Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni! Ten głos to sztos! I love Wippec! DJ Gwen. Widzicie? Zakreśliłam wszystkie kapele, które chcę zobaczyć na festiwalu. Zaczynając od tej. Psia Farma. Wolałabym coś weselszego. O? Słyszałaś o Mokio? Marzy mi się coś, do czego można tańczyć. Diddly, diddly, diddly. DJ Tan jest najlepsza. Bardzo modna. To są same sławy. Udowodnimy ci, że teraz najmodniejszy jest trap. Nieważne. Muszę zobaczyć DJ Tan. Wybierasz się na festiwal? Niezbyt przepadam za tłumem. Ja kocham festiwale. Gdy byłem młody, cóż, młodszy, chodziłem na każdy festiwal. To musiało być dawno, dawno temu. A do tego w odległej galaktyce. Kiedyś byłem fryzjerem największych artystów świata. Serio? No tak, to właśnie ja wymyśliłem tapir. Swego czasu był wszędzie. Tak, jasne. Pewnie wynalazłeś też prostownicę. Tak jest, a teraz kupisz ją w każdym sklepie. Jakie sławy czesałeś? Lepiej spytaj, jakich nie czesałem. Kiedyś pokażę ci zdjęcia. Muzyka trap może sobie tam być modna, ale ja za nią nie przepadam. Najważniejsze, że będziemy razem, nie? W końcu jesteśmy VIP Pets. Bez dramatów. A na finał wieczoru DJ Tan! O, tak! Niczego nie widzę. Za dużo tu ludzi. Ja coś tam widzę, głównie ludzkie nogi. Powinnyśmy pójść pod scenę trapu. Może i nic nie widać, ale da się potańczyć. A może tak pójdziemy coś zjeść? Zaklepmy sobie miejsce na następny koncert. Nie, mamy jeszcze sporo czasu i chcę coś zjeść, żeby nabrać sił na tańce. A ja chcę wrzucić zdjęcie obiadu do internetu. Na tych zdjęciach widać same nogi, Taylor. Znowu nie będziemy niczego widzieć. Wiesz, nie będziemy niczego widzieć, jak po kilku tańcach zemdlejemy z głodu. Przestańcie, wasze płótnie mnie stresują. Weźmy głęboki oddech. Denerwujemy się i to w niczym nam tu nie pomoże. Koniec! Muszę coś zjeść. No dobrze. Skoro już się najadłyśmy i napiłyśmy ze źródełek, czy możemy wrócić na koncert? Wolę iść na zakupy. O? Albo do Fabia. Może pójdziemy do Fabia? To możemy zrobić później. A festiwal jest tylko dzisiaj. Serce może by chciało, ale łapki mówią nie. Proponuję wypad do Central Pet. Tak. Albo chodźmy do kina. No nie. I wtedy mówię, dajesz czadu, ale nie miałem pojęcia, jak to trafi do ludzi. Mówili o tym przez lata. I to ona pierwsza miała natapirowane włosy? Dokładnie. I to ty na to wpadłeś, tak? Aha. Cudownie! Bliska, opowiedz mi coś jeszcze! Kojarzysz irokezy pankowców? Teraz powie, że to on je wymyślił. To ja je wymyśliłem. Parę lat temu odwiedziłem Londyn i tam... Niczego nie zobaczyłam. Za dużo tam ludzi. Oj, przez te koncerty moje włosy wyglądają jak siano. Fabio, pomocy! Zapraszam. Pora na fryzurkę. Tu.
Skąd ta smutna mina? Widziałaś już swoją DJ-kę? Nie miałam okazji. Gra na zamknięcie. Festiwal to porażka. Nie mam nastroju na koncertowanie. Muszę coś poradzić, ale co? Już wiem! Uczeszę cię koncertowo! Ta stylówka jest na specjalne okazje. Powiedzmy, że to taka fryzura, która spełnia marzenia piesków. F&F, w pełni ekologiczna, ekskluzywna, sekretna receptura. Serio? Powiem tylko tyle, że to właśnie dzięki niej DJ Tan nadal spełnia się muzycznie. To nie do wiary! No właśnie. DJ Tan? Dokładnie. Wujku, wiesz, że cię kocham, ale nikt nie wierzy w twoje bajki. Co nam szkodzi? Concert style. Coś czuję, że wyszło mi to lepiej niż kiedykolwiek. Wow, kocham ten film. Był rewelacyjny. Widzicie to? Super. Pięknie. Rety, wyglądasz świetnie. No chodźcie, wracajmy na koncert. Ale tam jest za dużo ludzi. Wszystko nam zasłonią. Bez obaw. Będzie dobrze. Chodźcie za mną. Wygląda jak DJ Tom. Ma takie same włosy. Pogwiazda. Chodźcie, wszyscy robią nam przejście. Dostaniemy miejsca w pierwszym rzędzie. Po co on wymyśla te bajki? I gdzie jest ta prostownica? O! Wow! To wszystko była prawda! Ale szok! Cóż, nie całkiem wszystko. Sukces DJ Tan wcale nie leży po mojej stronie. Ale jak to? Bo to jej zasługa. Ode mnie dostała tylko pewność siebie, tak jak Gwen. Pierwszy rząd! Ale czas! Ten włos to sztos! A my jesteśmy VIP-Fest! Widziałyście już nowy filmik, który wrzuciłam? Jest absolutnym hitem! Spójrzcie! Serce, serce, gwiazdka, serce, serce! Masz tylu obserwujących, że chyba mogłabyś przywrócić brokatowe grzywki! No jasne, jestem Gigi Influencerka! Prawdziwa gwiazda internetu! Powinnam wypowiedzieć się na temat tych grzywek. Mogłabym sprawić, że znowu stałyby się modne. Trzymajcie się, koleżanki. Co? Komuś chyba woda sodowa uderzyła do głowy. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP-Fest, VIP-Fest, baw się tak jak VIP-Fest. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love VIP-Fest! Tu, Gigi! Tak, ten mój nowy post o brokatowych grzywkach trenduje! Wiadomość od przyjaciółek. Później im odpiszę. Praca influencerki to naprawdę pochłaniające zadanie. Uf. I właśnie tak robicie tę fryzurę, kochani widzowie. Widziałem ten tutorial już z milion razy i nadal nie mogę zrobić tej fryzury. Wychodzi mi jakieś byle upięcie. Tak się kończy moja kariera. Wujku, a może spróbujemy wspólnie? Nie, to od teraz moja osobista tragedia. Musimy zrobić coś, żeby wujek Fabio odzyskał swoją pewność siebie. Lady Gigi nie odpisała na nasze wiadomości, a do tego nie przyszła dziś na jogę. Widziałam ją rano na bulwarze, jak szła z grupą swoich fanów robiących zdjęcia. O? Dziewczyny, skupcie się na ćwiczeniach. Pora na pozycję kwiatu lotosu. Minęło kilka minut, a ona wrzuciła już opinię na temat wszystkiego, że też jej się chce. Lady Gigi przybyła! Lady Gigi! W takich warunkach w ogóle nie da się uczyć jogi. Przyszłaś! Stęskniłyśmy się za tobą. Nie odpisywałaś na nasze wiadomości i bałyśmy się, że zapomniałaś o dzisiejszej lekcji.
Byłam zajęta korespondencją z fanami. Skoro jestem prowadzącą na tych zajęciach, zakazuję używania telefonów. Dobra. No, na czym stanęło? A, kwiat lotosu. Już, dziewczyny. Jedna odpowiedź. Nic się nie stanie. Lady Gigi! No już, Nila. Nic się nie stało. No wiem, ale nie powinnam była tak wybuchać na dzisiejszych zajęciach. A co jeśli teraz nasza przyjaźń się rozpadnie? Nila, nie ma szans, że tak się stanie. Przecież jesteśmy w VIP-pec. Jestem dobrym fryzjerem? Bzdura. Jestem dobry? Wcale nie. Nędza! Nie tak to działa, wujku. Przypomnij mi, kto wynalazł odwrócone fale, co? I kto dostał nagrodę za najlepszy salon fryzjerski w Glam City? No kto? Kto? No kto? A ja tak dam radę! Nie spocznę, aż nie osiągnę perfekcji! Wujku, mogę ci pomóc, jeśli chcesz. Nie trzeba, moja droga. Do dzieła. Za mną, Kiara. Zaczynamy! Dobrze, może i byłam zbyt surowa, ale powinny były mnie zrozumieć. Bieda, słabo. Bez moich przyjaciółek to zaczyna już być nudne. Serce, serce, lody, udostępniam, różowa kupa. Wolałabym teraz mieć lekcję jogi. Każda jej opinia jest przemyślana. Uwielbiam jej posty. Tak się zezłościłam na tych zajęciach. A teraz tęsknię. Lady Gigi! Jeszcze o tutaj. I gotowe. Rozczochraniec a la Fabio. Teraz śmigając na motorze, nawet nie zauważysz nowych kołtunów. Wypróbujmy! Sorka, Fabio, ale muszę to powiedzieć. Twoja specjalna fryzura niestety jest specjalnie problematyczna. Wujku? Wujku? Dobrze się czujesz? O, Kiara, masz rację. To jakaś katastrofa. I wiesz co, Fabia? Może Exclusive Event Style wymaga dwóch par rąk, aby wyszedł? Pomożesz wujaszkowi? No pewnie, masz to jak w banku! Tak strasznie tęsknię za przyjaciółkami. Są takie cudowne. I nadal się dobrze bawią. A ja byłam dla nich tak strasznie oschła. Bycie influencerką nie ma znaczenia, jeśli nie mogę bawić się z tymi, których kocham. Muszę z nimi porozmawiać. Dziewczyny, chcę wam powiedzieć coś ważnego. Strasznie przepraszam. Kompletnie nic nie usprawiedliwia ignorowania was ani psucia zajęć z jogi Nili. Ja też cię przepraszam, Lady Gigi. Nie powinnam była tak do ciebie mówić. Już dobrze. Tęskniłyśmy. Kocham was, dziewczyny. My ciebie też. Czy myślicie o tym samym, co ja? Tak, totalnie. Tak strasznie mi brakowało jogi. A nam brakowało ciebie. I to się nazywa specjalna okazja. A kto chciałby wypróbować naszą nową fryzurę? Lady Gigi! Tak, Lady Gigi! Dostaniesz najlepszą dwuosobową fryzurę w całym Glam City! Zapodaj muzyczkę, Gwen! Exclusive Event Style! Rewelacja! Woof, woof. Nie masz zamiaru sprawdzić powiadomień? Nawet nie ma mowy! Spędzam czas z przyjaciółmi i absolutnie nic nie jest teraz dla mnie ważniejsze! No, wygląda na to, że twoje fanki też się czegoś nauczyły. Ale świetne fryzury! Użyję ich jako wzorów do nowych obrazów. Zainspirujesz się nimi, czy może je skopiujesz? To Fabio! Ty
Te fryzury są lepsze niż Fabia. Aleksja, słyszałem to. Co słychać, Fabio? Fabia kończy szkołę i chce dać jej piękny prezent. Ale nie mam żadnego pomysłu. Może skarpetki, albo trąbkę, albo przebranie kurczaka. Nie, Fabio, nic z tych rzeczy. To musi być coś wyjątkowego, jak twoje nożyczki. Nożyczki? Ale mami, odkąd zacząłem przygodę w tym cudownym świecie fryzur? Ale Fabia kończy szkołę, musi dostać wspaniały prezent. Muszę znaleźć inny prezent. Będę kończyć. Nie ma czasu do stracenia. Strój kurczaka jest na przecenie. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Witpes, Witpes, baw się tak jak Witpes. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love Witpes! Zakończenie roku. Hej, my też powinnyśmy znaleźć prezent dla Fabii. Tak, świetny pomysł. Może tort? To jasne. Wiesz, akwareli nigdy za wiele, jak to mówią. Kupmy telefon. Ale przecież te prezenty byłyby idealne tylko dla was. Ale nie dla Fabii. Jak byście się czuły, dostając stylówkę, która bardziej pasuje komuś innemu niż wam? Masz rację. A tak właściwie to mam dzisiaj spotkać się z Fabią, żeby wypróbowała na mnie swoją najnowszą stylówkę. Wpadłam na pomysł! Jedna z nas pójdzie z Gwen i podczas gdy będzie miała robioną fryzurę, spróbuje dowiedzieć się, co Fabia chciałaby od nas dostać. A która z nas pójdzie? Losujmy i wygrana pójdzie. Nie, przegrana pójdzie! Nie, Lady Gigi wygra! Dosyć! Gwen pójdzie z Lady Gigi, już! A dlaczego Lady Gigi? Ponieważ nosi gwiazdki i jest piękna i nie wiem już. Ruchy. Cześć, Taylor. A co my mamy zrobić? Wy? Tak, my. Musicie znaleźć 1000 tych, no, kokardek. I to do końca dnia. Super. Zaczynamy, dziewczyny. Operacja prezent. Tak, a teraz graduation style. Dobra, to stylówkujemy. Gdzie go musiałam? Coś nie tak, Fabia? Nie, nic, Gwen, tylko że... No co jest? Co nam możesz powiedzieć? Muszę jeszcze przećwiczyć swoją mowę, wiesz, na zakończenie roku, ale nie mam czasu. A wiesz już, co chcesz powiedzieć? Chcę, żeby to było inspirujące. O tym, jak dobrze się nam razem uczyło w tym roku. A, tak, to brzmi świetnie. Ważne by było z serca. Graduation style. Jest piękna. Wprost cudowna. I taka modna. Wyglądasz naprawdę rewelacyjnie. Wspaniale, ale wiecie już, co chce Fabia? Chce więcej czasu. Jest naprawdę zarobiona. Tak! Okulary przeciwsłoneczne, naszyjnik z cukierków, długopis, który pisze po ciemku. Mówi Kiara! Cześć, Kiara, musimy pogadać! Chcesz się umówić na wizytę? Nie, chcę się z tobą spotkać! O, no dobrze, no to do zobaczenia! Ciekawe, co takiego chce mi powiedzieć? Dobra, Fabio czeka na nas w salonie, żeby zrobić Fabii niespodziankę, a my wciąż nie mamy prezentu! Znajdźmy coś, co może przydać się Fabii na zakończeniu roku! Wygodne buty? Nie, modny kapelusik. Nie, nowiutkie dżinsy. Ładną koszulkę, ale nie taką po domowemu. A co ja wam mówiłam, dziewczyny? Najbardziej potrzeba jej wolnego czasu, by przygotować swoją mowę. Masz rację, Gwen. Odrobinkę nas poniosło. O, brakuje jeszcze torebusi. Mam tyle rzeczy do zrobienia, że nigdy nie zdążę przygotować mowy. I jestem wykończona. Tam jeszcze widzę włosy. Operacja zakończenie roku! Jedziemy! Dziewczyny! Niespodzianka!
Moja siostrzenico. Co? Tak ciężko pracujesz, że zasłużyłaś na moje nożyczki, których używam od początku swojej kariery. Twoje nożyczki? Dla mnie? Dziękuję, wujku, to najlepszy możliwy prezent! A teraz idź przygotować mowę. My posprzątamy za ciebie salon. A? Dlatego tu jesteśmy? Właśnie tak. Biegnij się przygotować. Dziękuję. To do dzieła. Przygotowałam jutrzejszą mowę! Świetnie! To teraz brakuje ci tylko jednego! Super stylówki! Graduation style! Czy była to bardzo ciężka praca? Tak! Ale z pomocą tych, których kocham, nic nie jest straszne. Dziękuję, naprawdę. Bez was i waszego wsparcia nigdy by mi się to nie udało. Udało się, udało! Zebrałyśmy 1000 kokardek! Są w różnych kolorach. Trzeba coś jeszcze? I czas na konfetti. To dla mnie? Ach, jest cudny. Dziękuję wam wszystkim. Rządzicie! Hip, hip, hurra! Hurra! I love it best!